Zgodnie z zapowiedzią, w dzisiejszym odcinku omówimy sobie aplikacje, które pomagają nam w obsłudze i w pracy z wykrywaczem w terenie. To jest aplikacja Geoportal Mobile i o tyle jest ciekawa, że pokazuje naszą pozycję, podobnie jak Google Maps, ale ma taką przewagę, że poza działkami katastralnymi, czyli podziałem terenu na własność i użytkownika, mamy zdjęcia z systemu LiDAR laserowego kształtowania terenu. Co to są za zdjęcia? To są za zdjęcia, które pozwalają nam zobaczyć na przykład w lesie, gdzie były okopy, gdzie były fundamenty starego budynku, gdzie przechodziła stara droga przez pole. Oczywiście aplikację instalujecie ze sklepu Androida. Ja ją uruchomię. Musicie mieć włączony internet, włączonego GPS-a. Tak naprawdę aplikacja jest bajecznie prosta. Poza jakimiś ustawieniami można sobie zapisywać trasę, wskazać punkt, jakieś pierdoły. Najbardziej nas interesuje w tym momencie ta opcja, prawda? Czyli cieniowanie i hipsometria. I to jest rzecz, która nas najbardziej interesuje w tym momencie. I przykładowo, powiększając mapę, jesteśmy w stanie to ukształtowanie terenu sobie, o proszę, obejrzeć. Już widzimy tutaj na przykład, jakie są zabudowania, jak to dokładnie wyglądało. I w ten sposób możemy na przykład w lesie znaleźć czy stare fundamenty, czy stare okopy, miejsca okopania dział, innych rzeczy. To jest bardzo przydatna rzecz. Między innymi pokazuje nam w tym momencie naszą pozycję. Tu mamy gdzieś tam jakąś ułatwioną, uproszczoną tą pozycję w tej chwili, ale to daje nam szansę znalezienia na przykład starego dworku i starych fundamentów w środku lasu. To jest bardzo przydatna opcja. Mnie się ona przydała wiele razy. Ja w ten sposób identyfikuję stare drogi w terenie. Także polecam to oprogramowanie każdemu poszukiwaczowi, który szuka starych dróg, starych miejsc zapomnianych, jakichś starych śladów wojny, które niekoniecznie widać. Zapraszam do subskrypcji. W następnym odcinku opowiem o aplikacji GoDetect. Tak na przykład wygląda stary pierwszowojenny cmentarz na zdjęciu lidarowym. Widać jakby cały kurhan usypany w tym momencie i możemy sobie przełączyć to zdjęcie na zdjęcie po prostu radarowe albo zdjęcie satelitarne i zobaczyć, jak to wygląda w normalny sposób. Taka jest różnica. Przełączam jeszcze raz na cieniowanie. Można używać na zmianę tego ze zdjęciami, z mapami topograficznymi i sprawdzać różne rzeczy. Za chwilę pokażę Wam jeszcze jakieś kolejne obiekty. Tutaj kolejny przykład. Pole. Tak naprawdę przed polem jest fabryka, którą widać, ale jest na polu widać bardzo cienki, szary ślad. I tym cienkim, szarym śladem tak naprawdę jest oznaczona stara droga, która była wcześniej. Także jest to też ciekawa możliwość rozpoznawania różnych po prostu nieścisłości terenu i szukania po prostu starych dróg w lesie. Bardzo pomaga i skraca to czas na poszukiwania. A teraz specjalnie dla wielbicieli militariów przeniosłem się do studzianek pancernych. Tak wygląda teren po ostrzale, to jest las. Tak wyglądają okopy. Można byłoby tutaj po tym terenie się dość mocno poprzemieszczać, ale naprawdę jest dość dużo ciekawych rzeczy, które można wychwycić. I porównując to na przykład do książek i do opisu, można wiedzieć, gdzie na przykład Niemcy mieli swoje pozycje, gdzie były okopane działa samobieżne. Naprawdę temat bardzo ciekawy. Jak widać, teren tutaj jest dość mocno ostrzelany. Można sobie oczywiście przełączyć tą mapę, później włączyć jakąś inną wizualizację, mapę rastrową, nałożyć sobie ewentualnie jakieś drogi na to, żeby wiedzieć, no, gdzie dokładnie się znajdujemy. To jest wszystko jakby do zrobienia bez żadnego problemu. Ortofotomapa, tak jest. Możemy sobie w tym momencie możemy sobie wyłączyć tą hipsometrię, to cieniowanie i jesteśmy na normalnej mapie, prawda? Czyli możemy sobie robić też taki podgląd. W tym momencie podgląd złożony. O, to jest bez cieniowania, prawda? Jest to las. W tym momencie wybieramy sobie po prostu cieniowanie i jesteśmy w stanie te rzeczy zobaczyć. O, już teraz źle przełączyłem. Hipsometria. Jeszcze raz. O, proszę bardzo. Może wyłączymy hipsometrię. O, ISOK cieniowanie. I w tym momencie, jak włączymy ISOK cieniowanie, jak widzicie, mamy naniesione te rzeczy, które są w lesie, prawda? I niewidoczne. Jesteśmy w stanie się zorientować. Możemy sobie nałożyć na to mapę wektorową. I jesteśmy w stanie te wszystkie pozycje i te wszystkie okopy
zobaczyć, w którym miejscu lasu się znajdują. Tak samo widać fundamenty budynków i inne rzeczy, o czym wspominałem wcześniej. Także temat jest ciekawy, warto używać. Polecam Geoportal, subskrybujcie moje odcinki i do usłyszenia w następnym. Opowiemy sobie o programie GoDetect, który służy do katalogowania znalezisk i później opracowywania jakichś strategii przy poszukiwaniach. Do usłyszenia.